Kiedy zobaczyłem, że Wargaming chce nam dać jako czołg nagrodę pojazd czwartotierowy w okresie świątecznym, mówię, kurde, no widzę, że poszli po rozum do głowy, bo przecież do tej pory zazwyczaj dawali nam jakieś gówna na tierze drugim albo jakieś gówna na tierze trzecim, a patrzę, teraz mówię, dadzą czwarty tier. No ale niestety jednej rzeczy się trzymali. Tym razem dostaliśmy gówno, ale na tierze czwartym. Zapraszam do materiału. Cześć, witajcie! Witam Was w kolejnym materiale z World of Tanks. Moi drodzy, długo czekałem na to, żeby nagrać materiał o tym czwartotierowym TD-ku, ponieważ w okresie świątecznym skupiałem się tylko i wyłącznie na graniu premkami ósmopoziomowymi, żeby zarabiać jak najwięcej kredek, no ale przyszła pora poogrywać tego TD-ka. Obecnie jak nagrywam ten materiał, brakuje mi jeszcze 15 bitew do rozegrania, by dobić do moich 50 minimalnych, które sobie kiedyś tam założyłem, że chcę na każdym czołgu w garażu mieć. No i powiem szczerze, szału nie ma, to jest delikatnie mówiąc, bo spodziewałem się dużo więcej po tym TD-ku, zwłaszcza, że podobno w War Thunderze, tutaj nie wiem, bo nie gram, więc jeżeli ktoś z Was gra w War Thundera, to niech się wypowie w komentarzach, ale podobno w War Thunderze ten pojazd jest całkiem niezły. Mówię, spoko, dają czwarty tier, coś ciekawego, dają TD-ka, też fajna sprawa. I chyba na tym plusy się powoli będą kończyć, no bo tak, załogę mamy tutaj czteroosobową, przy 6, jak to zawsze bywa, mamy 6 załogantów w tierach 10, więc całej załogi sobie nie poszkolimy, ale w porównaniu na przykład do takiego Skorpiona, no mamy tutaj chociaż ładowniczego. Jeśli chodzi o moduły, no to moduły obecnie do wyboru na tych tierach nie są zbyt duże, nie jest zbyt duży ten wybór, więc zrobiłem tutaj zestaw kampera, czyli siatę, lornetę i skupiaczkę, żeby to działo szybciej skupiało, bo jednak niestety nie skupia zbyt dobrze. Z tą załogą, z żarciem, bo sobie stwierdziłem, że pogram na bogato, mam, moi drodzy, jeśli chodzi o zasięg widzenia, 451 metrów, to na tych tierach na pewno robi robotę, oczywiście z odpaloną lornetką. Jeśli chodzi o DPM, to niestety tutaj zaczyna się problem, bo to jest tylko 971 uszkodzeń na minutę. To jest czwartotierowy pojazd, czwartotierowy TD-ek. No i wydawać by się mogło, że czwórka to fajna zabawka, ale niestety różnica między tą maszyną, a chociażby takim hecerem, który jest zabawką, jest ogromna. Do tego na niskich tierach obecnie nie gra chyba aż tak dużo graczy, a co za tym idzie, matchmaking tej maszyny jest straszny. Było widać to zresztą na streamach, praktycznie gracie piątki, szóstki, piątki, szóstki, piątki, szóstki, na czwórki czy trójki rzuca Was od wielkiego dzwonu, a niestety na piątkach i na szóstkach pojazd, który po pierwsze ma słaby DPM, po drugie absolutnie nie ma pancerza i jest no, bardzo łatwy do ubicia, powoduje, że to nie jest wcale taka łatwa gra. Do tego Wargaming postanowił dać tutaj magazynek. No i może spoko, magazynek na czwartym tierze, jest to jakiś tam plus, ale z tego magazynka to też, szczerze mówiąc, średnio idzie skorzystać, bo po pierwsze jesteście bezwieżowym TD-kiem, po drugie alfa, jaką macie, to jest po prostu żart. To działo strzela po 70 uszkodzeń. 70 uszkodzeń na strzał, 3 pestki w magazynku, daje nam to 210 na magazynek, o ile oczywiście wszystko trafi i przebije, gdzie głównie gramy z piątkami i z szóstkami, które teraz mają dużo więcej HP-ków niż jeszcze parę lat temu. Penetracja, nawet jeżeli gramy na goldzie, na APCR-ach, też szału nie robi, to jest 130 peny, tak jak mówię, przy walce z piątkami, z szóstkami zazwyczaj, i to są APCR-y, przy kamperskiej grze na dużym dystansie ta wartość penetracji spada, tym bardziej wcale łatwo przebić nie jest. Więc jeżeli z tych trzech pestek na szóstkach w ogóle wszystkie trzy traficie, to jest cud, a należy potem jeszcze przebić i okazuje się, że robicie często, nie wiem, 70 albo 140 ewentualnie uszkodzeń na magazynek i potem ten magazynek ładujecie, a ładujecie go naprawdę długo, bo to jest prawie 9 sekund. Czyli no 9 sekund na przeładowanie magazynka, który ma potencjał na zadanie
210 średnich uszkodzeń, ale do tego jeszcze należy doliczyć oczywiście czas przeładowania pomiędzy pestkami, a ten wynosi 2 sekundy, czyli nie dość, że 9 sekund ładowania magazynka, to potem jeszcze 4 sekundy na wystrzelenie tych pocisków, no to daje nam 13 sekund, żeby zrobić 210 uszkodzeń tym TD-kiem, no to jest dużo. Niestety, taki jeden pojedynczy strzał za 70 nie robi na nikim wrażenia. Celność też zapewne zauważyliście, jest słaba. To jest 0,39, więc no jest bieda, jest po prostu bieda. 0,39 celności. Czas celowania niby 2 sekundy, ale ten pojazd nie jeździ najgorzej. Jak się wykorzystujecie maksymalną jego prędkość, zatrzymacie się, no to ten czas skupiania jest bardzo, bardzo długi, żeby zadać uszkodzenia no, za 70. Do tego wychyły działa na boki, też strzału nie robią, więc trzeba się często ruszać. No i ten celownik też się wtedy niestety rozjeżdża, więc nie wydaje mi się, żeby to była udana, żeby był to udany prezent. Kumam, że WG nie chciało dać za darmo czegoś przegiętego, ale dało niestety coś po prostu słabego i szkoda. Miałem nadzieję na jakąś zabaweczkę na czwartym tierze, a tak naprawdę jest to pojazd, który raczej irytuje. Pojazd, z którym ciężko Wam jest też przycisnąć, zaatakować, no bo nie macie hapsów, nie macie pancerza, a nie macie też za bardzo DPM-u, żeby walczyć z kimś jeden na jeden, zwłaszcza z wyższymi tierami. Na plus na pewno depresja armaty 10 stopni, elewacja 20, to jest jak najbardziej ok. No i kamo, jak się dobrze ustawicie, no to też przy dobrej załodze, siacie i lornecie możecie sobie pospotować, no ale jednak po TD-ku oczekiwałbym większej siły ognia, żeby był przede wszystkim skuteczniejszy w zadawaniu obrażeń. To chyba tyle, jeśli chodzi o moje wrażenia z garażu. Teraz pokażę Wam dwie bitwy, tylko że tak, pierwsza, którą Wam zaprezentuję, to będzie bitwa nagrywana już przeze mnie parę tygodni temu, z poprzedniego patcha jeszcze sobie to nagrałem i czekałem do zmontowania z tym materiałem. To była moja pierwsza bitwa na tym TD-ku, gdzie grałem razem z żoną i teściem. To będzie kronikarski obowiązek, a druga to jest bitewka, którą rozegrałem wczoraj, czyli w niedzielę, bo nagrywam ten materiał w poniedziałek, żeby jeszcze Wam właśnie coś tutaj do tego materiału dorzucić. Moi drodzy, to była pierwsza bitewka, jaką rozegrałem na tym TD-ku, tak samo zresztą jak moi plutonowi, tak mi się wydaje, z tego co mi wiadomo, to chyba była pierwsza bitwa też Don Pomidora oraz Natki, czyli mojego teścia i mojej żony. Rzuciło nas na piątki, bez artylerii, na mapie Malinówka, czyli no, dobrej mapie dla kamperskich TD-ków. Zwracajcie uwagę właśnie, jak ten TD-ek jeździ, no szału nie robi, śmiesznie brzmi tutaj dźwięk silnika. Dojeżdżam na jedną z kamperskich miejscówek, oczywiście siata, lorneta, podjeżdżam, no i teraz skupiam, działko dość długo skupia, po zatrzymaniu. Po wystrzale to jest mniej więcej tyle, ile powiedzmy czas przeładowania pomiędzy pociskami mniej więcej pasuje na skupienie, więc to jest akurat dobre. W sensie no nie można się tutaj do tego doczepić. No i czekam cierpliwie na to, kto wyjedzie. Wiemy, że niskie tiery rządzą się swoimi prawami, chociaż no dzisiaj też gracze niedoświadczeni, posiadający jeszcze mało bitew, już bardzo szybko idą na tiery wyższe. Czekałem, aż zacznie mi działać lornetka. No musicie powiedzieć, że 3 peski, żeby zrobić 200 uszkodzeń szału, nie robi. Przypominam, ja mam tutaj same goldy, które mają 1044 metry na sekundę, 130 penetracji i 70 walnięcia na strzał, czyli 210 średnio z magazynka. Podstawowe pociski mają mniej peny i są wolniejsze. Oczywiście APCR-y na dystansie tracą te penetracje. No ale jednak prędkość tutaj ma też znaczenie. Te jeden heavy teraz w bok nie udało się przebić. Drugą peską już się udaje i trzecią również. No i ładujemy dalej. No, takim TD-kiem raczej nie, bez pancerza, bez DPM-u nie ma co oczekiwać jakiejś szalonej gry, zwłaszcza, że o, chociażby jak spotkacie takich delikwentów jak ten Hecer, to są w stanie Wam zrobić straszne kuku. Macie 415 hapsów. Teraz akurat jest bez artylerii, ale z artylerią, jeżeli byście dostali spota, no to też łatwo się w Was bić.
No i Matylda Black Prince wybrała dość dziwną drogę, jadąc po prostu środkiem mapy. Oczywiście jest to tier wyższy, ale też Matyldę jest łatwo przebijać w przód wieży. Hecer najczęściej ma tragiczny zasięg widzenia, a tutaj w połączeniu z dobrą załogą i siatką pozostaje cały czas bez spota. To mnie troszkę zaskoczyło, byłem przekonany, że no, tego spota mogę dostać. Mało tego, jeszcze będąc, korzystając tutaj z lornety, udaje mi się robić jakąś asystę. No ale zbicie takiej Matyldy Black Prince, która ma 800 hapsów, no wymaga czasu. Wy musicie oddać 4 magazynki z przybiciem, to jest raczej mało prawdopodobne, więc trzeba liczyć 5 magazynków. To jest, no, to jest smutne. Wiadomo, że jest to tier wyższy, ale jednak, o, jeszcze jak będziecie trafiać tak jak ja teraz, czyli pudło, bing, no i jedna pestka. I znowu ładowanie. Teraz Marder się jej pozbył, ja jeszcze dostaję tutaj asystę. 888 uszkodzeń własnych, 672 tyle mam asysty. No i czekamy, czekamy dalej cierpliwie. Mimo że mamy sporą przewagę, to ja nie jestem pojazdem, który powinien prowadzić natarcie. Taki Excelsior, to do niego należy ta rola. On jednak stoi przy bazie, więc też ja muszę cierpliwie czekać na to, co zrobią przeciwnicy. Pojawia się pancer 3J. Tutaj 25 TP czasami podjeżdża, to częściowo było to po moim spocie. Ja staram się właśnie być jak najdłużej na siacie i przede wszystkim na lornecie, by móc wyspotować jakieś źle wyjeżdżające pojazdy. Tutaj na razie nie widać nic. Jest 25 TP, Don Pomidor. Już się szykuje powoli do skracania, my go tutaj staraliśmy się z Natką uspokajać, że jeszcze jest czas, spokojnie, nie ma co jechać na wariata, no bo jednak ta VKH, która tu się znajduje, jest groźna, dwa czołgi są niewyspotowane, właściwie trzy, bo przecież jeszcze jeden, ten pancer SFL-1C, czyli to coś, czym gram obecnie. Czekamy, podjeżdża luz, w końcu ta druga flanka się ruszyła. Mamy BT-7 wyspotowanego na bazie, odwracam się, zobaczcie, no ten celownik rozwalony na pół ekranu, chwilę trzeba poświęcić na skupienie. Szukam gdzieś przestrzału, czy nie wystawi tam kawałka za kamienia, wystawia pierwszą pestą. Trafiłem drugą, nie, trzecią trafiłem, więc nie było aż takiej tragedii. Jest 25 TP na prawo, ja na niego tutaj nie mam oczywiście przestrzału, będzie chciał się wychylić pod Don Pomidora. Wyjeżdża. Ja tutaj bałem się, że dostanę spota, ale mówię, muszę go poobijać. Stawiam go jeszcze na gąsienicy, zyskuję dzięki temu asystę. No i VKH cofa się, nie udało mi się jej przebić w bok wieży. Na szczęście dalej bez spota. Zobaczcie, ta załoga, racje bojowe, do tego siata, no, powoduje, że jest gdzieś tutaj nadzieja. Ja oczywiście tę bitwę, jak dla Was nagrywam, bo ten materiał będzie robiony na raty, to jestem po rozegraniu jednej potyczki tym pojazdem, więc też nie chcę się tutaj w tym materiale rozgadywać na temat samego pojazdu, bo pewnie jak pogram nim więcej bitew, to już tą opinią się podzielę w materiale, który po prostu w filmie będziecie to słyszeli przed tą bitwą. No ale z racji takiej, że byłem akurat zmuszony nagrać na powtórkę, żeby sobie czekała w zapasie, no to tak, tak robię. Czasami nieraz takie materiały się pojawiają, składane na raty. Nie przepadam za nimi, ale nie na wszystko mam wpływ. 1262 uszkodzeń własnych, 851 asysty. Czy tutaj będzie gdzieś przestrzał? Jest, ale niestety już ten Tedek się chował za kamień, cierpliwie czekam, dostaję. Teraz pytanie, czy go to zmusi do wyjechania, no stąd raczej nie. Wyjechał teraz, no ja straciłem sporo czasu na to, żeby skupić. Teraz w końcu udaje się trafić raz i udaje się trafić dwa. Zrobiłem pierwszego fraga w tej bitwie. No i już tylko Fałka oraz Marder, to są pojazdy, które pozostały. Podjeżdżać na górki, no to nie jest jakiś super szybki Tedek.
Dźwięk tego pojazdu mnie rozbraja, kojarzy mi się bardziej z tierem pierwszym, drugim, a nie z czwartym. No jest wyspotowana VKH. Pytanie, czy jeszcze będę w stanie w ogóle tam dojechać. Tak jest, jest przestrzał, staram się skupić, ale Marder tutaj, wybieram Mardera, bo jest po prostu pewniejszy, jeśli chodzi o przebicie. Udaje się go jeszcze postawić na gąsienicę, dzięki temu wpada asysta, wygrywamy 15-4 i zerknijmy na wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego, a ponieważ była to moja pierwsza MK, to bitwa z kronikarskiego obowiązku ląduje na kanale. Do tego wpadło wsparcie, 1622 uszkodzenia własne, jeden frag. Do tego mieliśmy 937 asysty, czyli całkiem nieźle dało, tylko 1027 punktów bazowego expa, a to na MK wystarczyło, więc widać, że raczej do gustu ten pojazd, ten Tedek nie przypadł graczom, no bo wymagania nie są duże. 35 strzałów oddanych, 28 trafionych, 23 z penetracją, no wszystko na dystansie praktycznie powyżej 300 metrów, na te 1622 uszkodzenia, 1425 na tym dystansie, przejechałem niewiele, nawet nie było kilometra, na czysto zarobione 26 tysięcy kredytu, ale zwróćcie uwagę, 70 tysięcy poszło na amunicję, racje bojowe z magazynu, expa z różnymi mnożnikami, wpadło 7166 punktów. No i dobra, widzieliście pierwszą bitewkę, to jest już druga bitwa, tym razem losowanie. Też niezłe jak na to, co mi WG w matchmakingu dawało tamtego wieczora. Tu mamy czwórki i piątki, mogło być gorzej. Przede wszystkim nie ma też artylerii, co na Westfieldzie jest bardzo ważne. Południowy kap. Ta jest baza, z której my startujemy, której my bronimy. Oczywiście tutaj typowo taktyka stać z tyłu, kampić, co już oczywiście wszyscy bardzo dobrze znamy w Wociszku, więc tak też będę robił. Zresztą, no, kurczę, tym TD-kiem próbowałem nieraz pojechać do przodu i zazwyczaj kończyło się to fatalnie. No, zobaczcie tą zabójczą alfę. 67, 62. No myślę, że ten Sztuk jest pod takim wrażeniem, że dostał od TD-ka, że panie, on się chyba przez tydzień nie podniesie po tych strzałach, nie? 129 uszkodzeń zrobionych, no i sobie stoimy grzecznie. Naprawdę tym TD-kiem zrobić dużo uszkodzeń, to się trzeba napyrkać. A inna to sprawa, że bitwa musi się zarąbiście poukładać, bo dobrze byłoby, żeby wróg cisnął naszych, żebyśmy my mogli w tego przeciwnika strzelać, ale żeby nie cisnął też zbyt mocno i za szybko, bo wtedy nam DPM nie pozwoli zrobić uszkodzeń, więc oni muszą nas cisnąć, ale tak troszeczkę, ale jednak cisnąć. No i mamy te 129 uszkodzeń zrobionych i no, dalej sobie stoję, no czekam, no szukam, przestawiam się lewo, prawo, patrzę, gdzie ewentualnie jest jakiś przestrzał, nie chcę się wyrwać do przodu, bo to nie ma absolutnie tutaj żadnego sensu. Oczywiście nie muszę Wam mówić, że w tak tego zbudowanego TDK to o wiele... No bardzo łatwo wstrzelić się z pocisków odłamkowo-burzących. Zdarzało mi się, że Panzer 4 z haubiczką na piątym tierze zdejmował mnie na strzał. Artyleria też Wam robi bardzo brzydkie rzeczy, więc no... Trzeba uważać. Ciekawe jestem w Waszej opinii. Ja tak niestety mam, że no nie ogrywam tych takich czołgów w okresie świątecznym, w okresie bożonarodzeniowym od razu i potem gdzieś już wszyscy o tym czołgu zapomnieli, a potem ja wyskakuję na kanale. Haha, omówię Wam teraz czołg, który dało WG za darmo 2 miesiące temu. No ale tak niestety mam. W kolejce oczywiście do ogrywania z takich niższych tierów, to już Wam mogę powiedzieć, jest jeszcze właśnie ten francuski 6. tier z paczek, też go będę musiał poogrywać, wbić MK i zrobić dla Was materiał, ale kupiłem też Shermana Łozy, wydałem prawie 40 zł za 6-tierowe gówno, no bo inaczej tego chyba nazwać czołgu nie będę mógł, bo to jest kolejna wersja Easy 8, który w obecnych realiach WOTA jest po prostu słaby, ale jeszcze nim nie grałem, no ale brakowało mi tej premki do kolekcji, więc w celach oczywiście tutaj kronikarskich, w celach uzupełnienia materiałów na moim kanale zakupiłem, więc na pewno to są dwie szóstki, które będę chciał ogrywać i o których materiały, mam nadzieję, za jakiś czas się na kanale pojawią. Fantastyczny magazynek w Sztuka 4, wystrzelone 3 pestki, zadane uszkodzeń całe 0 i teraz zobaczcie, no jednak sporo, ładujemy, w końcu 68 i teraz udaje się go dobić. 436 uszkodzeń zadanych, 139 asysty, jest 11-7. Cisnę, chcę tutaj skrócić, oczywiście widzę Matyldę po prawej stronie, ona jest na spocie, ja nie, no na tych tierach załogą jesteście w stanie zrobić sobie naprawdę sporą przewagę, plus do tego jak dorzucicie raz jej
no to faktycznie tym możecie się ratować w przypadku tego TDK. Strzelam gdzieś tam na ślepo w okolice, gdzie ta Matylda wydaje mi się, że mogłaby stać. No i podjeżdżam sobie dalej. Trochę śmieszny dźwięk wydaje ten TDK. Taka trochę kosiarka. Gram czwartym tierem, a czuję się, szczerze mówiąc, po dźwięku, jaki wydaje ten pojazd, jakbym grał jakąś dwójką. Kolejne strzały w kierunku, w którym ewentualnie ta Matylda mogłaby stać. I znowu podjeżdżamy bliżej. Nie wiedziałem, gdzie jest pancer 3J. Mówię, może jest na awku, skoro do tej pory go nie widać, więc podjadę, sprawdzę, zerkniemy. Ale zanim to zrobimy, to jeszcze tutaj tą Matyldę bym chciał jakoś wykurzyć, bo Matylda jest bardzo groźną czwórką. Jeżeli ją zostawimy sobie samej, to z tym DPM-em naprawdę robi robotę, więc wyeliminowaliśmy ten pojazd, trzy fragi zrobione, 488 uszkodzeń widocznych, ale może będzie więcej, bo tam trochę tych strzałów na ślepo poszło i jest pancer 3J. Wyspotował mnie. Mam wrażenie, że to jest bot, albo ktoś, komu się po prostu zepsuła klawiatura. Zresztą on chyba nawet próbował gdzieś dojechać i prawdopodobnie ta klawiatura mu wysiadła. Już się bida kruszać nie może, więc ma tylko myszkę. A skąd takie wnioski, to zaraz właśnie zobaczycie. Trzy fragi zrobione, 13 do 10. Teraz czekam sobie cierpliwie. Chciałem zobaczyć, czy on się troszeczkę odwróci. No i jest. Próbuję oddawać strzały, ale we mnie trafić nie może. Jak widzicie, chyba że mu mama klawiaturę zabrała, bo się zdenerwowała. Dla mnie oczywiście dobrze, bo to jest farmienie darmowych uszkodzeń. Tyle czasu ładować ten magazynek. No i teraz 69. Dobicie w końcu. 1028 uszkodzeń widocznych. Przekroczenie 1000 uszkodzeń na tym TDK-u zawsze traktowałem jako sukces. Tu coś leci w moim kierunku. Ja ciągle byłem na spocie jeszcze. Powinienem troszeczkę się wstrzymać z tym ruszeniem do przodu. A mówię, dobra. I teraz rozkładam siateczkę, włączam lorneteczkę i czekam cierpliwie w bazie. Chcę wyciągnąć tego gościa, bo jeżeli on jest za krzakami, zobaczcie, tu się przewróciło drzewo, to zauważyłem, więc od razu reaguję, ustawiam się w tym kierunku, czekam. Na siatce i na lornecie na pewno będzie lepiej, powinienem właśnie go wyspotować, tak się też dzieje. Bez pełni skupionego działa naprawdę trudno jest się tu strzelić. Teraz udaje się jednak wygrać, podbić uszkodzenia i asystę. Wygrywamy 15 do 10 i zerknijmy na screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę również padła MK. Ostatecznie udało się zrobić 1228 uszkodzeń własnych i 572 asysty, więc wynik jak na tego TDK-a dla mnie jest wynikiem zadowalającym. Przy losowaniu na piątki 4 fragi, 1003 bazowego expa MK, co znaczy właśnie, no pokazuje to, że nikt tym pojazdem nie gra, albo niewiele osób. I teraz liczę na wasze komentarze, na to, co wy o tym pojeździe sądzicie. O, widzicie, Loza sobie już czeka spokojnie na to, żeby ją poogrywać. Co sądzicie o tym TDK-u? Piszcie proszę, czy można było według was dać tę czwórkę mocniejszą trochę, czy to by było jednak przegięcie, żeby wszystkim dawać TDK-a grywalnego? Moim zdaniem nie, ale no, każdy może mieć swoje zdanie też, więc chętnie poczytam. Myślę, że już więcej materiałów z tego TDK-a robić nie będę, chyba że jakoś wyjątkowo w tych 15 bitwach, które jeszcze mi zostały do zagrania, wykręcę jakiś bardzo dobry wynik, wręcz rewelacyjny jak na tego TDK-a, to może, ale to jest raczej takie odhaczenie materiału, by był kolejny w playliście z lolków, by kolejna maszyna, która no, na stałe będzie u mnie w garażu, bo ja tych czołgów nie sprzedaję, była ograna, była wyemkowana i była dostępna dla was w materiałach. Mam nadzieję, że ten filmik o czwóreczce, który pewnie i tak niewiele osób obejrzy, bo to niski tiera, mało kogo to interesuje, że tym osobom, które poświęciły swój czas na oglądanie tego filmu, wam się to spodobało. Dziękuję za wasze komentarze, za łapki w górę moim patronom i wszystkim osobom nieprzewijającym reklam. Dzięki za wasze wsparcie. My widzimy się w kolejnych materiałach już z wyższych tierów. Życzę wam miłego dzionka i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.